Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie ukrywam, że jestem troszkę w kłopocie, bo te reflektory są takie, że ja nie bardzo Państwa widzę. Teraz jest lepiej. Otóż, Szanowni Państwo, przed chwilą rozmawiałem z dziennikarzami. No, taki jest obowiązek polityka. I pytano mnie, po co ja tutaj przyjeżdżam? Po co w ciągu soboty i niedzieli mam odwiedzić 7 powiatów? Otóż odpowiadam. Przyjeżdżam dlatego, że tu jest Polska po prostu. Przyjeżdżam dlatego, że nie można Polski dzielić na miejsca uprzywilejowane, Warszawa, kilka innych miast. Jedni mówią 5, inni 7, jeszcze inni 10, ale wszystko jedno. I resztę. Polska jest wszędzie. Polska jest na polskiej wsi, w mniejszych ośrodkach, w większych ośrodkach. I z tego, że jest wszędzie, trzeba wyciągać wnioski. Trzeba wyciągać wnioski, które odnoszą się do naszych losów, do losów Polaków, obywateli naszego kraju. Wnioski, które można skonkludować krótko. Polakom trzeba budować równe szanse. Świat jest taki, że ludzie są różni i z tego powodu można powiedzieć, że nie są zupełnie równi. Ale szanse muszą mieć wszyscy. Tą szansę trzeba budować w sposób przemyślany, w sposób zaplanowany i tylko wtedy, kiedy ta szansa jest budowana i ciągle odnawiana jakby, można powiedzieć, że jesteśmy Rzeczypospolitą. Bo Rzeczypospolita to rzecz wspólna. Rzeczypospolita Polska, taka jest oficjalna nazwa naszego państwa, to znaczy rzecz wspólna Polaków. I tylko wtedy, jeżeli ktoś zdaje sobie z tego sprawę i traktuje to jako wskazanie, może być uznany naprawdę za przedstawiciela Rzeczypospolitej. Za człowieka, który zajmuje się polityką, zajmuje się życiem publicznym w sposób uczciwy. Taki sposób, który nakazuje mu konstytucja, którym nakazuje mu także lojalność, polska lojalność, a także taka zwykła ludzka przyzwoitość. Bo częścią tej przyzwoitości jest empatia, jest umiejętność wczucia się w sytuację innych ludzi. I polityk musi rozumieć tych, którzy na przykład mieszkają w mniejszych ośrodkach, gdzie bezrobocie jest jeszcze większe niż przeciętna w kraju, gdzie bardzo często brak perspektyw. Dzisiaj moi młodzi przyjaciele, którzy razem ze mną jeżdżą po kraju, spotkali jakąś grupę mieszkańców tego miasta, młodych ludzi, swoich rówieśników. Zaczęli rozmawiać, zapytali ich o to, co tutaj robią. Oni odpowiedzieli, no a tutaj właściwie nie bardzo jest co robić. Otóż proszę Państwa, tak być nie może. Młode pokolenie musi mieć poczucie, że ma szansę. Że ma szansę także tutaj, w tym mieście. I to jest nasz cel. To jest cel dobrej polskiej polityki. Ale co to znaczy szansa? Co to znaczy mieć w życiu szansę, kiedy się ma 20 lat, czy 20 kilka, czy nawet jeszcze naście. No przede wszystkim trzeba mieć szansę na pracę, jeszcze przedtem na wykształcenie. Trzeba mieć szansę na mieszkanie, bo to są te zasadnicze przesłanki, które powodują, że można normalnie żyć. Wtedy mogą też przychodzić na świat dzieci, może rozwijać się i trwać naród. Dziś niestety w Polsce jest tak, że te przesłanki, można powiedzieć, nie są spełniane. I co więcej, wmawia się często nam, Polakom, że to wynika z jakichś obiektywnych okoliczności, że jakby inaczej być nie może, że właściwie władza jest tutaj zupełnie bezradna, że nie ma żadnego innego planu, że jesteśmy my, a po drugiej stronie jakiś tam
oszołomowie, którzy coś tam proponują, ale to przecież tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Otóż ja chciałem Państwa przekonać, że to jest nieprawda, że to jest całkowita nieprawda, że to jest nieprawda w wymiarze odnoszącym się do tych kwestii, które dzisiaj najbardziej bolą, które dotyczą w sposób bezpośredni nas wszystkich, każdego Polaka. No przede wszystkim sprawa pracy, ta najważniejsza. Nie ma pracy, nie ma perspektyw, można powiedzieć, nie ma życia. Jest wyjazd na zmywak gdzieś na zachód, do krajów, które są bogatsze niż Polska. Otóż, czy w Polsce musi być tak, że brakuje paru milionów miejsc pracy? Bo tak naprawdę to brakuje paru milionów miejsc pracy, bo mamy przeszło 2 miliony bezrobotnych, 2 miliony przeszło ludzi jest za granicą, na wsi jest około 1 miliona osób ukrytego bezrobocia, jeszcze są inne grupy niezarejestrowane. Więc można się spierać, czy tych miejsc pracy brakuje 5 czy 6 milionów, ale w każdym razie to jest naprawdę ogromna liczba. I czy tak musi być? Czy władza musi się tutaj ograniczać do mówienia, że no jest źle, przyjdzie może lepsza koniunktura, to wtedy będzie lepiej? Nie, szanowni Państwo. Ja już tutaj abstrahuję od tego, czy to tak naprawdę ten europejski, amerykański kryzys, bo nie światowy, wcale wiele krajów na świecie się świetnie rozwija, tak bardzo wpływa na polską gospodarkę. Jeżeli ktoś to bliżej zanalizuje, to wie, że wcale tak bardzo nie wpływa. Że przede wszystkim wpływają błędy tutaj popełniane. Ale tym najbardziej zasadniczym błędem jest bierność. Jest stwierdzenie, że się nic nie da zrobić. A da się, proszę Państwa. Jeśli chodzi o pracę, jest gotowy, przedstawiony, przygotowany projekt wielkiej operacji na 1 200 000 nowych miejsc pracy na wsi i w małych ośrodkach, także w takich jak to miasto. I ten projekt jest odrzucany na zasadzie, no nie można, nie należy, nic nie można. A przy pomocy tego, co ekonomiści nazywają uczelni marginalnymi oddziaływaniami ekonomicznymi, można doprowadzić do bardzo znacznej aktywizacji, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, jeżeli chodzi o tworzenie nowych zakładów, małych przedsiębiorstw i tak dalej, i tak dalej. I właśnie na takich terenach. Ta praca, powtarzam, może być. Myśmy taki projekt przedstawili. Nie ma żadnej reakcji. Są inne możliwości. Przygotowuje się w tej chwili to przedsiębiorstwo zapowiedziane przez Tuska, polskie inwestycje. 40 miliardów złotych się na to zbiera. To jest znaczna suma. Te 40 miliardów złotych, jeżeli będzie tak jak dotąd, po prostu rozerwą między siebie różni wpływowi gracze na polskiej scenie. Będą mieli tanie pieniądze. Natomiast gdyby to wykorzystać już tym razem z uwzględnieniem też większych ośrodków na właśnie tą aktywizację, na budowę małych przedsiębiorstw, na budowę szans dla młodego pokolenia, także średniego pokolenia, bo w tym pokoleniu też jest bardzo wielu takich, którzy by chcieli coś zrobić, ale nie mają żadnych środków. Można by według naszych obliczeń stworzyć w ten sposób około 800 tysięcy miejsc pracy. Razem 2 miliony, to jest naprawdę dużo. To przecież tworzy kolejne, bo jak są ludzie, którzy zarabiają, to jest popyt. Jak jest popyt, to jest, są kolejne miejsca pracy. W ten sposób można powiedzieć, takie koło napędowe rusza. Można to podjąć, można to spróbować. Może nie w 100% się uda, ale niech się uda w 80%, to też będzie bardzo dużo. Nie można nic nie robić, nie można tylko opowiadać, że my nie jesteśmy w stanie uczynić nic, bo mamy taki kryzys, bo mamy jeszcze inny kryzys. I bardzo często tutaj ci, którzy tak mówią, odwołują się do kryzysu finansów publicznych i znów mówią o tym kryzysie europejsko-amerykańskim. Otóż proszę Państwa, powtarzam, ten kryzys na polską gospodarkę ze względu na jej specyficzne cechy ma niewielki wpływ. Ten kryzys jest wynikiem nieodpowiedzialnej polityki. Najpierw próbowano udawać, że jesteśmy zieloną wyspą, zapożyczając się na potęgę, a teraz wszystko się wali, załamują się finanse publiczne, zaczyna się poszukiwać pieniędzy już w każdym możliwym miejscu, sięga się do różnych kieszeni, nakłada się kary na obywateli masowo, tylko po to, żeby te pieniądze jakoś ściągnąć. A jaka jest istota tego kryzysu?
Szanowni Państwo, my mamy system podatkowy, który można porównać, ja to robię na każdym spotkaniu, do takiej starej, zardzewiałej, rozsypującej się już po prostu maszyny. Takiej, że jak się pokręci kołem, tym kołem napędowym, to co chwilę coś odpada. To jest system, gdzie jest przeszło 100 tysięcy różnego rodzaju interpretacji do przepisów, gdzie tak naprawdę można decydować całkowicie arbitralnie. I jednych się przy pomocy tego systemu prześladuje i niszczy, a z kolei innym się przyznaje przywileje. Jedni w ogóle nie płacą podatków, a inni z kolei są niszczeni. Jeszcze do tego dochodzą takie sprawy już o szerszym, systemowym charakterze. Całe wielkie sfery, sieci handlowe, banki, bardzo duża część inwestorów zagranicznych po prostu nie płaci podatków w Polsce. Także bardzo wielu polskich, tych wielkich właścicieli, tych miliarderów też w Polsce nie płaci podatków, bo są zarejestrowani na Cyprze czy tam gdzieś indziej w rajach podatkowych. I z tym, proszę Państwa, trzeba skończyć. Mamy do czynienia w Polsce z ciężkim kryzysem i podatki muszą płacić wszyscy. I są nowe ustawy podatkowe. Można to wszystko, można powiedzieć, jakby otrząsnąć z siebie. Myśmy już się przedstawili, zostały oczywiście w pierwszym czytaniu odrzucone. Ale one są. Można to wszystko zmienić. I można zmienić także więcej. To będzie zaproponowane przez nas w formie ustawy w niedługim czasie, ale jeszcze nie zostało złożone w Sejmie. Można doprowadzić do tego, że ten nasz system postawiony na głowie, gdzie ludzie mniej zarabiający płacą wyższe podatki, zostanie postawiony z powrotem na nogi. Bo u nas jest tak. Jakiś pan czy dwóch panów dostaje po 1 300 000 złotych za wybudowanie stadionu narodowego, który, no powiedzmy sobie, nie jest bez wad, to tak łagodnie mówiąc. I jaki oni podatek od tego płacą od tej wielkiej sumy? Przeciętny człowiek, przeciętnie zarabiający przez całe życie tyle nie zarobi. Otóż 19%. Natomiast jeżeli ktoś zarabia tam powyżej sumy wielokrotnie niższej, to płaci, ale w innym miejscu, to płaci 32%. Więc proszę Państwa, no tak być nie może. Trzeba to zmienić. To trzeba zdecydowanie zmienić. My nie postulujemy podwyższenia podatków. My tylko postulujemy, żeby od pewnej granicy dochodów płaciło się taki sam podatek. Ponieważ mamy dzisiaj trudne czasy, to ten podatek może być właśnie na poziomie 32%. I być może, że będzie trzeba wprowadzić jeszcze inne podatki, na przykład od luksusu, bo skądś te pieniądze trzeba wziąć. I to musi być wszystko realizowane zgodnie z zasadami jakiejś elementarnej sprawiedliwości. Bo tylko wtedy możemy doprowadzić do takiego stanu, w którym będzie to społecznie akceptowane. Bo społeczna akceptacja w demokracji jest warunkiem skutecznego działania. Jest jednocześnie czymś, co tą demokrację po prostu wyraża. Demokracja polega na tym, że decydujemy wspólnie, a nie decydujemy na zasadach arbitralnych. Nie decydujemy na takich zasadach, jakimi w istocie kieruje się ten rząd. Że są silni, mocne grupy, wewnętrzne i zewnętrzne, z nimi się liczymy, bo oni nam mogą krzywdę zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o społeczeństwo, no dla społeczeństwa to mamy propagandę, zwaną dzisiaj PR-em. I ta propaganda ludziom wmówi wszystko. Wmówi, jak to często powtarzam, że w środku gorącego lata jest zima. I to ostra, mroźna. I ludzie się na to nabiorą. Otóż proszę Państwa, naprawdę nie należy, nie wolno się nabierać na propagandę tego rządu. Nie wolno się nabierać na to opowieść o tym, jak to nic nie można zrobić, a ci, którzy coś proponują, to robią to ze złej woli, a w najlepszym razie dlatego, że są głupi. Otóż proszę Państwa, tak nie jest. Tak nie jest. Można w Polsce prowadzić inną politykę. Można prowadzić politykę nastawioną na interesy przeciętnego obywatela, a nie na interesy tych mocnych grup. Można. Tylko trzeba chcieć i nie można mieć żadnych uwikłań. Nie można być nikomu za nic wdzięcznym.
poza wdzięcznością wobec Polaków za poparcie. I znów przechodząc od tej sprawy finansów publicznych. W tej chwili trwa takie, można powiedzieć, gwałtowne, pożarowe, jak w trakcie pożaru, poszukiwanie środków. I między innymi stanęła sprawa OFE. Jak to zwykle w tej grze, jedni mówią to, drudzy mówią to, jeden coś mówi, drugi następnie to dementuje, ale tak w gruncie rzeczy o co chodzi? No żeby sięgnąć po te 200 miliardów złotych. No bo tyle mniej więcej OFE zgromadziły, a teraz trzeba szukać pieniędzy. I proszę Państwa, to jest tak. OFE jest wielkim oszustwem. To chcę Państwu jasno powiedzieć. Nie wiem, czy wszyscy Państwo się ze mną zgadzacie, ale... Ale to, proszę Państwa, było tak, przeszło 10 lat temu, przeprowadzono wielką kampanię, która wmawiała ludziom, że dzięki OFE będą mieli wyższe emerytury. A prawda jest taka, że ci, którzy to organizowali, świetnie wiedzieli, że dzięki OFE będą niższe emerytury. To sprawa pierwsza. Po drugie, OFE polega na tym, że jako podatek, bo to się nazywa składka, ale w istocie to jest podatek, zabiera się ludziom pieniądze, następnie się je oddaje prywatnym właścicielom, bo OFE jest przecież prywatne. I ci z tych prywatnych firm nie mają w gruncie rzeczy wobec tego, który im dał te pieniądze za pośrednictwem państwa, żadnych zobowiązań. Bo nie ma żadnego zobowiązania, że emerytura na pewno będzie przynajmniej wynosiła tyle. Nie ma. Po prostu. Będzie wynosiła tyle, ile im wypadnie. Czyli krótko mówiąc, OFE dostają niemalże za darmo pieniądze na długie lata, mogą sobie nimi obracać, mogą na nich zarabiać, a ci, którzy te pieniądze dali, no, są w sytuacji, łagodnie mówiąc, można ją określić jako pozbawienie jakiegokolwiek wpływu. Żeby nie określić tego już dużo twardszymi słowami, bo można tutaj mówić po prostu o zwykłym oszustwie, o zwykłym wyciąganiu pieniędzy, o wprowadzeniu ludzi w błąd na wielką skalę. I rzeczywiście z tym trzeba skończyć. My to proponujemy już od długiego czasu. Ludziom trzeba zwrócić prawo do wyboru między OFE a ZUS-em. Ale zanim się to prawo zwróci, to państwo powinno za własne pieniądze przeprowadzić kampanię informacyjną. Przeciętny obywatel powinien się w końcu zorientować, na czym polega OFE, bo wielu Polaków jeszcze ciągle wierzy w tą bajkę o tym, że to jest jakaś cudowna metoda pomnażania ich pieniędzy. Więc trzeba ludziom po prostu wytłumaczyć, jakie naprawdę mają szanse. I później zwrócić im prawo do tego. Chcesz być w OFE? Chcesz ryzykować? Twoja sprawa. Możesz. Ale nie chcesz, to możesz wrócić do ZUS-u. No i trzeba postawić jeszcze jedno pytanie. Czy rzeczywiście jest słuszne, żeby w ZUS-ie, bo od 2014 roku, czyli przyszłego, też już tak ma być, całkowicie, każdy ma mieć swój własny rachunek. Czy nie lepiej wrócić do zasady solidarności społecznej? Ja nie ukrywam. Wiem, że bardzo wielu Polaków ma inny pogląd, ale ja uważam, że należy powrócić do zasady solidarności społecznej. Że ona jest w istocie nieporównanie bardziej bezpieczna, nieporównanie bardziej sprawiedliwa i nie jest obciążona takim niebezpieczeństwem, które w tej chwili istnieje, że za nie tak dużą ilość lat będziemy mieli ogromną ilość ludzi pozbawionych w gruncie rzeczy środków do życia. Bo ktoś dostanie 300, czy 400, czy 500 złotych emerytury, to jest w istocie pozbawiony środków do życia. I przecież albo będziemy musieli pozwalać na to, żeby oni umierali z głodu, albo państwo i tak im będzie musiało pomóc. Czyli tak będzie to trzeba dać z podatków. Czyli krótko mówiąc, to w ogóle wszystko razem nie ma żadnego sensu. Trzeba po prostu w naszym przekonaniu wrócić do metody, która się sprawdziła i która może być trudna w naszej sytuacji demograficznej, ale innej metody po prostu w tej chwili nie ma, a zdecydować powinno społeczeństwo. Powinna być dyskusja społeczna, powinno być referendum. Ludzie powinni sami zdecydować o tym, jak chcą te swoje, bo to w końcu ich własne sprawy, regulować. I znów, proszę Państwa, nie wierzcie, że nie można. Na Węgrzech OFE zlikwidowano, świat się z tego powodu nie zawalił, ani się Węgry nie zawaliły.
teraz, proszę Państwa, kolejna sprawa, gdzie znów słyszymy, że nic się nie da zrobić, albo co najwyżej, że można to, co jest złe, podzielić na 10 czy tam 16 części, to wtedy będzie lepsze. Mówię tutaj o Narodowym Funduszu Zdrowia i o Służbie Zdrowia. Ciągły kryzys związany jest z funkcjonowaniem Narodowego Funduszu. Bez przerwy szpitale się zadłużają, bez przerwy postępuje proces komercjalizacji, w istocie prywatyzacji. I pacjenci mają z tego powodu coraz gorzej. Różne grupy mają coraz lepiej, grubo ponad polskie możliwości. I jednocześnie mamy do czynienia z takim stanem, że lekarze częściej zastanawiają się nad tym, jak jakieś leczenie sfinansować, niż jak leczyć. Konsylia lekarskie zajmują się liczeniem, a nie leczeniem. I proszę Państwa, trzeba z tym skończyć. W tej chwili władze mówią, albo nic nie można zrobić i uważają, że pan minister Arłukowicz jest znakomitym ministrem, no Boże nie daj. Albo też mówią, no to podzielmy Narodowy Fundusz na wojewódzkie fundusze, tak jak było na początku. Proszę Państwa, no to jest tak, że od mieszania herbaty bez cukru, ona słodka się nie zrobi. No. Jak podzielimy to na 16 części, będziemy mieli 16 problemów, a nie jeden. Ale nic z tego nie wyjdzie. Może nawet one jeszcze będą gorsze. I dlatego, proszę Państwa, my proponujemy takie wyjście, które ze szczegółami niedługo przedstawi pan poseł, minister, a może za niedługi czas senator Piecha, bo kandyduje w tej chwili w wyborach w Rybniku, w wyborach uzupełniających, ale które generalnie wygląda tak. Suma na służbę zdrowia jest większa, ale nie w ten sposób, że zwiększamy składki, tylko różne fundusze koncentrujemy w tych pieniądzach, które mają iść na służbę zdrowia i jednocześnie wchodzi to do budżetu jako część wydzielona i pod specjalnym nadzorem, żeby kosztem służby zdrowia nie zaspokajano innych potrzeb, ale musi być reżim budżetowy, bo w przeciwnym razie będą kolejne fale zadłużania się. Tak jak to w tej chwili wygląda. Jeżdżę po powiatach i słyszę, a tu szpital znów się zadłużył na kolejne 12 milionów, a tu na 16, a cały budżet powiatu to 50 milionów złotych rocznie, czyli krótko mówiąc w ogóle nie wiadomo jak to zapłacić. A tu się stosuje różnego rodzaju kombinacje, tworzy fundacje, zmienia, przebudowuje, żeby tylko uratować. A tu znów skomercjalizowano, a tu sprywatyzowano już w szpitalu, są tylko i wyłącznie tego rodzaju oddziały, które przynoszą zyski. I proszę Państwa, nad tym przykładem warto się zatrzymać, bo niektórzy mówią prywatyzacja. Otóż proszę Państwa, prywatyzacja prowadzi do tego, że decyduje zysk. Jak decyduje kodeks handlowy, to decyduje zysk. Jak decyduje zysk, to się po prostu szuka oszczędności i bardzo niechętnie, albo w ogóle się nie podejmuje działalności, która nie jest zyskowna, tym bardziej przynosi straty. A różnego rodzaju oddziały szpitalne, takie pierwszej potrzeby, bardzo często przynoszą straty. I stąd nie ma pediatrycznych oddziałów w takich szpitalach, nie ma oddziałów kobiecych, ginekologicznych, bo one przynoszą straty, chociaż są to pierwszej potrzeby. Więc krótko mówiąc, prywatna służba zdrowia to będzie oznaczała, że po prostu będzie to służba zdrowia albo dla bogatych, a dla tej reszty, która nie jest w stanie płacić, to będzie, można powiedzieć, służba zdrowia jeszcze dużo bardziej ułomna niż ta, która jest w tej chwili. Czyli to nie jest żadne rozwiązanie. Musimy iść po prostu w stronę takich rozwiązań, które z jednej strony zapewniają pewną dyscyplinę finansową, także dyscyplinę wypłat, bo ja rozumiem i akceptuję, że lekarze powinni zarabiać dobrze. Bo żeby zostać lekarzem, to trzeba skończyć długie, ciężkie studia, później jeszcze te wszystkie staże, specjalizacje, to naprawdę trudno dojść do tego momentu, w którym lekarz już jest pełnoprawnym takim lekarzem z drugą specjalizacją. Jeszcze nie mówiąc o doktoracie. I za to się po prostu dużo płaci, taki jest świat. No ale proszę Państwa, to nie może być tak, żeby co niektórzy lekarze zarabiali 80 tysięcy miesięcznie. A tak to dzisiaj wygląda. Tu jakieś bariery być muszą. No bo w przeciwnym razie to po prostu nas na to nie stać. No 80 tysięcy dolarów, przepraszam, złotych miesięcznie to jest w takim przeliczeniu walutowym 25-26 tysięcy dolarów.
przy dzisiejszym kursie dolara. Czyli to jest rocznie 300 tysięcy dolarów. Ale jeżeli wziąć pod uwagę realną wartość dolara, to jest około 500 000 dolarów rocznie. No Polaków, Polska jest za biedna, żeby tak płacić. I musimy sobie z tego zdawać sprawę. Tutaj też pewna regulacja jest potrzebna. Powtarzam, nie jestem przeciwko lekarzom, nie jestem przeciwko wysokim płacom dla nich, nawet bardzo wysokim, ale jednak pewna granica tutaj musi być wprowadzona. I jeszcze jedno. Jest, ostatnio była tak często omawiana przez media ze względu na te tragiczne wypadki, sprawa pogotowia. Otóż proszę Państwa, tu naprawdę nie może być tak, żeby to była prywatna działalność. Bo to prowadzi do tego, że się zatrudnia mało lekarzy, bo są właśnie bardzo drodzy. Zatrudnia się w ogóle możliwie słabo przygotowany personel, no bo ten lepiej przygotowany jest droższy. Kupuje się stare samochody, stary sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, efekt jest taki, że życie ludzi jest bardzo często zagrożone i ludzie tracą życie, chociaż mogliby żyć dalej. Tracą dzieci, które gdyby przeżyły, mogłyby mieć przed sobą lat i wiek jeszcze życia. I nie można się na to zgadzać. Nasza propozycja jest tutaj, proszę Państwa, prosta. Mamy Straż Pożarną, Korpus Państwowy Straży Pożarnej. Musi być taki sam korpus, można powiedzieć, Straży Medycznej, Pogotowie Ratunkowe. Bo to musi być zapewnione wszędzie. I powtarzam, to musi być po prostu państwowe. Bez żadnych wyjątków. To nie jest miejsce do robienia pieniędzy. W ogóle służba zdrowia, proszę Państwa, to jest złe miejsce do robienia pieniędzy. To jest jakby inna zasada funkcjonowania powinna tutaj decydować. A tutaj coraz bardziej widać, że to, co mówiła skazana na 3 lata więzienia pani poseł Platformy Obywatelskiej, że będziemy teraz kręcić lody na służbie zdrowia, jednak było prawdą. Coraz bardziej niestety to widać. Może nie tak drastycznie, jak to ona zapowiadała, ale jednak te procesy są w tej chwili bardzo, bardzo widoczne. Ludzie, którzy organizowali różne zmiany w Polsce, dzisiaj nagle stają się współwłaścicielami firm medycznych albo właścicielami i tak dalej. No, tak dalej. No, to jest, proszę Państwa, chory system. To tak jak osoba, która głównie prowadziła sprawy OFE w Sejmie i w rządzie, jest dzisiaj przewodniczącą Izby OFE. I ma tak. Chociaż dobrze wiedziała, bo to jest pani, jakie będą tego konsekwencje. My musimy tego rodzaju mechanizmy w Polsce zlikwidować. One są naprawdę zabójcze dla polskiego życia społecznego. I powtarzam, można je zlikwidować. To nie jest tak, żeby to było niemożliwe. Szanowni Państwo, ja mówiłem tutaj o pracy, o służbie zdrowia, emeryturach. To są te bardzo ważne problemy, ale jest jeszcze jeden problem, który nas też wszystkich dotyczy. To jest problem bezpieczeństwa. Takiego osobistego bezpieczeństwa, żeby móc spokojnie wyjść na ulicę, także w nocy, żeby być możliwie pewny, że nic się nie stanie. Oczywiście no, nigdzie na świecie nie ma 100% bezpieczeństwa, ale ono powinno być na dobrym poziomie. I od chwili, kiedy mój świętej pamięci brat został ministrem sprawiedliwości i zaczął gwałtownie zaostrzać walkę z przestępczością, to później jednak to jakoś tam kontynuowano i ten stan bezpieczeństwa się poprawiał. Później niestety zaczął się pogarszać i dzisiaj się pogarsza. Ale to jeszcze mało. W Sejmie leży projekt ustawy, i to rządowej, minister Gowin go forsuje, która jeśli zostanie wprowadzona, to można powiedzieć, że przestępcy dostaną taki prezent, którego nawet najbardziej optymistycznie nastawieni z nich się nie spodziewali. To jest zmiana kodeksu postępowania karnego, która pozwoli bardzo wiele nawet poważnych przestępstw zagrożonych karą do 5 lat więzienia traktować tak, jakby ich nie było, to znaczy umarzać w gruncie rzeczy bez żadnego większego postępowania, śledztwa w tej sprawie. Znaczy nie ma żadnej odpowiedzialności, nawet nikt nie jest odnotowany w księdze, w spisach skazanych. Następnie pozwala przy wszystkich przestępstwach poddać się karze, czyli negocjować karę.
Krótko mówiąc, można dopuścić się nawet ciężkiej zbrodni i z góry sobie założyć, że no cóż, no złapią mnie, będę negocjował, na jaką karę się zgadzam, prawda, później po połowie wyjdzie. To może dotyczyć nawet zabójstwa. Więc proszę Państwa, no to jest jakieś szaleństwo. I wreszcie, tu już bym musiał wchodzić w pewne bardziej skomplikowane materie prawne dotyczące przebiegu procesu, ale to tak bardzo umacnia obronę, że jeżeli chodzi o przestępcę, który ma pieniądze, którego stać na dobrych adwokatów, to skazanie jest bardzo trudne, bardzo mało prawdopodobne. Powtarzam, czym się kieruje minister Gowin, forsując tego rodzaju rozwiązania, tego nie wiem. Ale wiem jedno, że to jest przeciwko interesowi 99% Polaków, albo i więcej, a zgodne z interesem tych, którzy albo popełniają przestępstwa, albo przynajmniej zamierzają je popełniać, albo biorą pod uwagę, że będą je popełniali. I temu się trzeba przeciwstawić. Ja chcę Państwu przyrzec tutaj, że my będziemy robili wszystko, żeby się temu przeciwstawić, ale być może będzie potrzebna tutaj też duża akcja społeczna. I wtedy się do Państwa będziemy odwoływali, na przykład zbierając podpisy. Po prostu dlatego, że naprawdę nie można się zgodzić, żeby kraj, który i tak jest bardzo przyjazny przestępcom, a Polska jest krajem bardzo przyjaznym przestępcom niestety, był jeszcze bardziej przyjazny. Bo to naprawdę do niczego dobrego nie prowadzi. To prowadzi do złego. Do jeszcze. Wreszcie, proszę Państwa, na koniec, bo mogę powiedzieć tylko o kilku sprawach, chcę jeszcze odpowiedzieć na pytania. Mam przed sobą jeszcze poza tym trzy kolejne spotkania. Parę słów o tej rocznicy, która się już tak bardzo zbliża. Jeszcze tylko trzy dni, będzie już trzecia rocznica tragedii smoleńskiej. Tutaj tylko dwie sprawy, bo padają dzisiaj różne mocne sformułowania o dezinformacji. Przed chwilą telewizja mnie o to pytała. My chcemy prawdy. My chcemy prawdy, bo jeżeli Polacy, Polska do tej prawdy nie dojdzie, to słusznie ktoś powiedział zupełnie niedawno, że wtedy z Polską będzie można zrobić wszystko. Ta sprawa jest czymś więcej niż tragedią 96 osób, chociaż to, że jest tragedią 96 osób, to jest zupełnie wystarczające, żeby polskie państwo w to się bardzo zaangażowało. Nawet żeby to byli najbardziej przeciętni ludzie, zupełnie się nie wyróżniający. I każde normalne państwo by się w to zaangażowało. No tam zginął prezydent państwa, jego małżonka, prezydent, ostatni prezydent na uchodźstwie, wielu wysokich urzędników państwowych, kwiat polskiej generalicji. Krótko mówiąc, są tutaj szczególne powody, żeby się tym zająć. Ta reakcja, to oddanie śledztwa, to drwienie sobie z Polski nas degraduje, nas niszczy jako naród, jako państwo. Musicie o tym pamiętać. I my, walcząc o prawdę, bronimy elementarnych interesów Polski. Dzisiaj bronić... Ale bronimy także czegoś innego i chcę to szczególnie mocno podkreślić. Bronimy dziedzictwa tych, którzy zginęli. Dziedzictwa prezydenta Rzeczypospolitej. Ale dziedzictwa także bardzo wielu innych ludzi. Bo w końcu każdy, kto się tam wybrał tego dnia, pokazał w ten czy inny sposób przy wszystkich ogromnych różnicach, które dzieliły tych ludzi, że do pewnych wartości jest przywiązany, że chce pewnej tradycji, pamięci narodowej bronić. A to jest niesłychanie ważne. Niesłychanie ważne dla spójności naszego narodu i niesłychanie ważne także dla jego interesów. Bo pamiętajcie, że naród, który się zgadza, choćby tylko poprzez bierność, na to, żeby zapomnieć o tych, którzy padli ofiarą ludobójstwa, to taki naród także jakby na przyszłość daje innym prawo do tego rodzaju działań. Musimy o tym pamiętać. Musimy o tym pamiętać, że my się nie możemy zgodzić na to, że zabijanie Polaków jest na przykład mniej ważne niż zabijanie przedstawicieli jakiegoś innego narodu. A nam się próbuje to mówić.
Ale to dziedzictwo, tu odwołam się znów do mojego świętej pamięci brata, to jest także dziedzictwo myślenia o Polsce, właśnie jako o Rzeczypospolitej, jako rzeczy wspólnej. To jest dziedzictwo, które odnosi się do sprawiedliwości, do tego wszystkiego, co miało w jego zamiarach, w jego polityce służyć jej odbudowie w Polsce. Co miało służyć temu, by ten specyficzny, niedobry kształt, jaki przybrała Polska postkomunistyczna, został zmieniony. I to dziedzictwo jest ważne, ono trwa, ono musi być realizowane, one muszą być wyzwaniem dla tych, którzy żyją i którzy dalej prowadzą polskie sprawy. I to dziedzictwo jest też przedmiotem tych obchodów, które planujemy, które będą w najbliższych dniach się odbywały. Bo powtarzam, trzeba się do niego odwoływać, nie tylko dla przeszłości, ale przede wszystkim dla przyszłości naszego kraju. Dziękuję. Chętnie odpowiem na pytania. Zanim wszyscy się zorientują, ja mam jedno pytanie do pana premiera. Jakie realia są, że wreszcie Prawo i Sprawiedliwość i pan będziemy na czele? Wie pan, ta sala to są te realia. Pełne. Panie premierze, pytań jest tyle, że po prostu czasu tej pół godziny nie wystarczy, żeby wszystkie odczytać. Ja mam propozycję taką, żeby najciekawsze albo w ogóle większość tych pytań opracować nieco później w formie takiej odpowiedzi, którą przekażemy do wyborców, a w tej chwili tyle, ile zdążę, to panie premierze zadam. Za kilka dni na zaproszenie władz miasta Wschowy wystąpi pan Tomasz Raczek, prezentujący się w roli krytyka filmowego i jednocześnie osoba nie kryjąca się ze swoimi preferencjami homoseksualnymi, żyjąca z mężczyzną w związku partnerskim. W tym kontekście, co pan sądzi o tej, jak powiedział Benedykt XVI, dyktaturze relatywizmu i ofensywie środowisk homoseksualnych? Pierwsze pytanie. Proszę państwa, sądzę, że należy bronić związków heteroseksualnych, rodziny, małżeństwa, że broni ich na szczęście polska konstytucja i na tej pozycji, stanowisku konstytucyjnym musimy zdecydowanie stać. Tyle. I czy pana zdaniem obecna reforma administracyjna kraju jest optymalna? Czy nie uważa pan, że należałoby zmniejszyć liczbę województw i ograniczyć biurokrację? Proszę państwa, ja byłem przeciwnikiem tej reformy likwidującej te mniejsze województwa. No, przeszła ta reforma. Reform administracyjnych tego typu nie można przeprowadzać zbyt często. One są po prostu zbyt drogie i zbyt skomplikowane. I dlatego my w tej chwili jakiejś wielkiej reformy tutaj nie planujemy, bo no, będzie kosztowało, będzie wiele zamieszania. Poza tym no, powiaty też się stały już pewnymi żywymi podmiotami społecznymi. I dlatego też w tej chwili takich zmian nie przewidujemy. Co do zmniejszenia ilości województw, proszę państwa, cztery województwa wywalczyły swoje życie w trakcie boju o ostateczny kształt tej reformy, w tym województwo lubuskie, bo miało go nie być, miało być 12 województw. Opolskie, kielieckie, lubuskie i bydgoskie, to są te, które, bydgoskie, czyli kujawsko-pomorskie, to są te, które w trakcie dyskusji zostały jednak powołane. I proszę państwa, na razie to zostawmy. Będzie za dużo zamieszania, jest za dużo rzeczy do zmiany w Polsce, żebyśmy akurat mieli się w tym momencie tym zajmować. Naprawdę, nowy rząd w Polsce stanie przed gigantycznymi wyzwaniami. A w tej strukturze można działać dobrze, tylko władze muszą być dobre, proszę państwa. Jeżeli dzisiaj premier mówi, że nie wiedział o super ważnej dla Polski sprawie, no...
Czy jako potencjalnie przyszły premier, dysponujący większością parlamentarną, zamierza pan przeprowadzić zmiany ustrojowe, strukturalne, również w konstytucji, aby możliwe było na przykład uniknięcie sporów kompetencyjnych we władzy wykonawczej na linii prezydent-premier? Proszę państwa, no to trzeba było mieć 2/3. No oczywiście, gdyby była taka możliwość, to z całą pewnością byśmy to zmienili, bo w Polsce ta konstrukcja prezydentury i rządu jest rzeczywiście taka, że albo bliźniacy są na czele, albo jest spór. No niestety jedyni bliźniacy, którzy mogli, jest już tylko jeden. Także to jest po prostu zła konstrukcja i na pewno ją trzeba zmienić. Ale w konstytucji bardzo wiele rzeczy trzeba zmienić. Jak przywrócić publiczną służbę zdrowia, by nowe Pskowie jest w prywatnych rękach, która nie spełnia oczekiwań pacjentów, między innymi brak oddziału dziecięcego czy też ortopedycznego. Wielu pacjentów zmuszona jest korzystać ze szpitali w Nowej Soli, Zielonej Górze, co ze względu na odległość stanowi duże utrudnienie. No proszę państwa, ja o tym mówiłem. Trzeba przebudować cały ten system, a skoro on będzie budżetowy, no to wtedy no, prywatne szpitale oczywiście mogą istnieć, ale pod jednym warunkiem, że ci, którzy tam będą z nich korzystali, no to będą po prostu za to w pełni płacili. Sądzę, że wtedy takich szpitali będzie niewiele. Natomiast te inne, no, muszą po prostu powrócić do publicznej służby zdrowia. Ja innej możliwości nie widzę. Nie widzę możliwości, żeby budżet finansował przedsięwzięcia o charakterze prywatnym. No, albo to, albo to. Ja jeszcze raz powtarzam. Urynkowienie służby zdrowia, nawet w takim kraju jak Stany Zjednoczone, tam trudno mówić o urynkowieniu, bo ona tam zawsze była rynkowa, prowadzi do tego, że koszty są wręcz gigantyczne. Oni wydają kilkanaście procent PKB na służbę zdrowia, a wyniki, uczciwie mówiąc, dosyć średnie. Przy czym to jest super bogate państwo, oni dosłownie biliony dolarów wydają na służbę zdrowia. No a przeciętne życie Amerykanina jest niższe niż w wielu krajach europejskich, gdzie wydaje się mniej pieniędzy, ale służba jest publiczna, także chyba jednak lepiej w ten sposób. Do marszałek Sejmu, pani Ewy Kopacz, został skierowany projekt ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników w operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terenie Rzeczpospolitej. Jakie jest pana stanowisko? Proszę państwa, to jest więcej niż skandal. No to znaczy, że co, niemiecka policja przyjedzie tutaj tłumić demonstrację przeciwko Tuskowi, tak? Z kim pan premier widzi możliwość zawarcia koalicji po przejęciu władzy przez PiS? Proszę państwa, my stawiamy na władzę jednopartyjną, a wszystko inne to jest sianie defetyzmu. Co pan sądzi o finansowaniu badań prenatalnych, aborcji i zapłodnienia in vitro z budżetu Unii Europejskiej? Czy pan i Prawo i Sprawiedliwość będziecie te projekty i rozwiązania wspierać, czy raczej będziecie przeciwstawiać się tym antychrześcijańskim rozwiązaniom? Proszę państwa, my nie jesteśmy partią konfesyjną, ale jeżeli chodzi o te sprawy, mamy stanowisko całkowicie jednoznaczne. Jesteśmy przeciwko temu. Tutaj na sali siedzi pan poseł Dziedziczak, który jest przewodniczącym Zespołu Ochrony Życia, który jest powołany z inicjatywy naszej partii, chociaż nie jest to zespół partyjny. Czyli krótko mówiąc, nasze stanowisko jest zupełnie jasne. Nie ma tutaj żadnego pola do dyskusji. Czy w obecnym stanie finansów państwa grozi nam to, co stało się w Grecji i na Cyprze? Proszę państwa, charakter naszego kryzysu jest inny. To proszę o tym pamiętać. Tam kryzys wynikł także z tego, że oni mieli no, zupełnie już gigantyczne zadłużenie, ale także całkowicie rozbite banki. No już nie mówię o bankach cypryjskich, bardzo specyficznych, bo wiadomo, co tam się działo. Jaką rolę odgrywał Cypr. Więc ten mechanizm nam nie grozi. Natomiast nam grozi no, kompletna zapaść państwa, które nie będzie miało pieniędzy i które będzie musiało zabierać pieniądze no, już ze wszystkich źródeł. No, być może w pewnym momencie będzie próbowało zabrać także i pieniądze prywatne z różnych miejsc, więc po prostu lepiej dokonać zmian
finansach publicznych, które uderzą w różnego rodzaju grupy uprzywilejowane i ci ludzie muszą zacząć płacić podatki, zaczną płacić podatki sieci handlowe, inwestorzy zagraniczni, którzy mówią, że w Polsce mają same straty i nie widzi czemu inwestują, skoro mają same straty. Czyli krótko mówiąc, za to wszystko się trzeba wziąć i wtedy można sporo pieniędzy zgromadzić. Natomiast nie trzeba prowadzić do takich przedsięwzięć, które w tej chwili najwyraźniej są planowane, a które no, po prostu walą w kieszenie przeciętnych obywateli. Ale rzeczywiście jest faktem, że doprowadzono nas do ciężkiego kryzysu, który w żadnym wypadku nie był efektem kryzysu europejskiego. Nie dajcie sobie Państwo wmawiać, że tak było. W 2008 roku deficyt finansowy, mimo że myśmy na 2008 rok zostawili 8 miliardów złotych z tamtego roku, czyli 2007, od razu gwałtownie wzrósł. Tylko ta grupa się dostała do władzy, to od razu gwałtownie wzrósł deficyt finansowy. Po prostu oni nie potrafią rządzić, no na tym rzecz polega. Czy jest Pan za zmniejszeniem liczby posłów i senatorów i dlaczego w kolejnych wyborach ci sami posłowie czy radni są na tych samych wysokich miejscach na liście, a inni nie mają szans? Przepraszam, bo nie słyszałem początku pytania. Czy jest Pan za zmniejszeniem liczby posłów i senatorów? Proszę Państwa, ona w Polsce jest mniej więcej na przeciętnym poziomie. Można trochę zmniejszyć w naszym projekcie konstytucji z 360 posłów, a nie 460, ale nie należy widzieć problemów tam, gdzie ich nie ma, bo to naprawdę nie jest tak, że Polska ginie przez to, że jest posłów mniej więcej w przeliczeniu na głowę mieszkańca tyle, co w Anglii, Francji, tam jest, czy Niemczech. No pojęcie są, bo to są porównywalne liczby, a dużo więcej, dużo mniej obywateli wypada na jednego posła, dajmy na to w Czechach czy w Słowacji, gdzie parlamenty są dużo mniejsze niż w Polsce, ale nie jest to tak proporcjonalnie jak ludność. Krótko mówiąc, to nie jest naprawdę problem najważniejszy, chociaż no, rozumiem, że niektórzy mogą to tak widzieć i pewne zmniejszenie bierzemy pod uwagę. Tylko, że proszę Państwa, naprawdę może być parlament trochę większy, trochę mniejszy, a przede wszystkim ważna jest jego jakość. No i to drugie pytanie tutaj jest rzeczywiście istotne. Dlaczego ci sami? No, proszę Państwa, to jest tak, że jeżeli ktoś się sprawdza na dwóch poziomach działalności, to znaczy w parlamencie jednocześnie w działalności lokalnej, no to nie ma powodu go degradować. Jeżeli ktoś u nas się jakoś wybija, to naprawdę ma szansę na to, żeby awansować i my mamy w tej chwili dziesiątki nowych posłów w tej kadencji. Kilkudziesięciu już posłów jest nowych. Nie potrafię powiedzieć dokładnie, jaki to jest procent klubu, ale w tej chwili przynajmniej 1/3 klubu to są posłowie nowi, więc nie jest prawdą, że to jest wszystko takie za stałe i nic nie można zmienić. Można zmienić, tylko no, na to trzeba sobie jakoś zapracować, to znaczy trzeba jakoś błysnąć, żeby dostać to dobre miejsca. Poza tym, proszę Państwa, no przecież my mamy posłów, którzy weszli z 12 miejsca. Naprawdę, mamy posłów, którzy mieli 12 miejsce, nie pamiętam dokładnie które, 13 czy 15 miejsce na liście i weszli. No po prostu starali się, ciężko pracowali, to weszli. No. Tak to wygląda. Mamy taką ordynację wyborczą, można się z niej cieszyć, można ją uważać za niewłaściwą, to jest inna kwestia, ale ta ordynacja pozwala ludziom wejść właściwie z każdego miejsca i u nas też są ludzie, którzy weszli z miejsc odległych. Ale być może, że przed tymi wyborami wprowadzimy jakieś nowe mechanizmy dotyczące jakby weryfikacji, ale nie na takiej zasadzie, że jak ktoś był posłem, to go od razu z góry stawiamy na gorszej pozycji, bo to naprawdę nie ma żadnego sensu. Dlaczego ktoś, kto jest dobrym posłem, dobrze pracuje? No, mam tu przed sobą na przykład panią poseł Rafalską i mówię to naprawdę nie z uprzejmości, że to ma, dlaczego mam ją prześladować. Jaki jest pomysł PiS na wydawanie środków unijnych przez samorządy? Wiele z nich nie może się dalej zadłużać, a przecież potrzebne są wkłady własne do projektów. Największy problem mają powiaty i małe gminy.
Proszę Państwa, no to jest to, o czym mówiłem, że pieniądze nie biorą się z niczego. No musi być sprawny system podatkowy i trzeba opodatkować sfery niepodatkowane, bo inaczej nie będzie pieniędzy. No. W jaki sposób ten rząd się ratuje przed upadkiem budżetu? No w ten sposób, że zmniejsza różnego rodzaju dotacje i subwencje dla samorządów. No i tyle. No, na takiej zasadzie zróbcie, dostajecie zadania, a pieniędzy nie dostaniecie, sami je sobie wykombinujcie. No. A z tym kombinowaniem jest bardzo trudno, bo nie ma skąd. I stąd jest ten mechanizm. Będzie więcej pieniędzy także dla samorządów. Ja nie mogę Państwu obiecać, że o, zrobię psztyk i będą pieniądze. Trzeba dokonać reformy, trzeba ich dokonać nawet jeszcze przed końcem kadencji. No tu potrzebny jest pewien społeczny nacisk. Bo jeszcze nie tak dawno temu, jak było wspomnieć o konieczności zmiany w OFE, to był krzyk straszny, że w ogóle skandal, że w ogóle oszołomy i tak dalej. No dzisiaj to rząd mówi, no po prostu, bo widzi, jaka jest sytuacja. Więc jeżeli będziemy cisnąć, ale jeżeli też społeczeństwo będzie odpowiednio aktywne, to można się spodziewać, że zmiany nastąpią jeszcze przed wyborami, a one są potrzebne, no bo każdy rok może pogarszać sytuację. My naprawdę nie jesteśmy partią, która mówi, czym gorzej, tym lepiej. My mówimy, czym lepiej, tym lepiej, ale... No ale mamy ograniczone możliwości, bo nie ma niestety dzisiaj normalnych relacji między władzą a opozycją. Platforma je zniszczyła, bo Platforma ogłosiła, że my jesteśmy opozycją antysystemową, z którą nie można nic robić, ją trzeba zniszczyć, anihilować i tak dalej, i tak dalej. Długo w to wierzyła, że jej się to uda. Od jakiegoś czasu chyba już widzi, że się jej to nie uda, ale nie zmieniła mimo wszystko w dalszym ciągu swojego stanowiska. Nie tak dawno była próba wysunięcia w Senacie pewnego wspólnego projektu i pewien szczery przedstawiciel Platformy Obywatelskiej powiedział, no ja bym nawet chciał, ale u nas jest takie założenie, że z wami nic nie wolno. No i nic na to nie jesteśmy w stanie poradzić. Ale powtarzam, to jest zły model uprawiania polityki. Kiedyś tak nie było. Ja muszę przyznać z bólem, bo jestem antykomunistą, że nawet za czasów rządów SLD tak nie było. No. Różne sprawy się dawały. Jakie jest zdanie Prawa i Sprawiedliwości na temat stawianego postulatu o bezpośrednich wyborach starostów i marszałków sejmików wojewódzkich? Proszę Państwa, no w Gorzowie jest bezpośrednio wybrany prezydent, właśnie dostał 6 lat jeszcze. Jeszcze no, nie jest to prawomocne. Więc te wybory bezpośrednie oczywiście mają wiele zalet, ale mają też i swoje wady. A ponieważ marszałkowie to są ludzie, którzy mają olbrzymią władzę rozdawniczą. Kiedyś mówiło się tak, że władza to są trzos i miecz. Miecz i trzos, czyli przymus i rozdawnictwo. Otóż miecza marszałek nie ma, ale za to trzos ma taki. Mój świętej pamięci przyjaciel Przemysław Gosiewski zawsze mi mówił, bo był szefem w Kielcach, więc dobrze znał te stosunki wojewódzkie. Jak gdzieś zobaczysz, że idzie jakiś facet, a wokół niego biegnie grupka różnych panów, na ogół chociaż czasem i pań, to zobacz, to jest na pewno marszałek województwa, a wokół niego biegną samorządowcy, żeby dostać pieniądze. Otóż, proszę Państwa, czy człowiek, który ma taką władzę rozdawniczą, powinien być wyjęty spod kontroli, bo ktoś wybrany w bezpośrednich wyborach jest mocno wyjęty spod kontroli? Ja bym miał wątpliwości. Tyle mogę Państwu powiedzieć. Czy warto przejmować władzę w sytuacji, kiedy jest prawie bilion długu, brak pracy, Polaków jest coraz mniej? Jak Prawo i Sprawiedliwość zamierza to zmienić? Proszę Państwa, warto przejmować właśnie po to, żeby to zmienić. No, to znaczy, że co? Że przejmujemy władzę, żeby szampan pić? Nie, proszę Państwa. Przejmujemy władzę, żeby ciężko pracować. Ja pamiętam, że jak kończyłem, a przecież byłem bardzo krótko, tylko 16 miesięcy premierem, to byłem tak zmęczony, że nawet nie byłem w stanie się martwić tym, że przestaję być premierem. Otóż, proszę Państwa, my przejmujemy władzę, mam nadzieję, że przejmujemy, jestem pewien, że przejmujemy, po to, żeby bardzo ciężko pracować, a że są wyjścia z różnych sytuacji, to już Państwu mówiłem. W wielu miejscach już są przygotowane rozwiązania. Na przełomie
czerwca i lipca będzie zjazd programowy Prawa i Sprawiedliwości i będziemy przedstawiać państwu, społeczeństwu nowy program, ale będziemy go dalej uzupełniać. My przecież mamy za sobą także bardzo znaczące zespoły ekspertów. Kandydat na premiera, profesor Gliński, to jest duży zespół ekspertów, dużo większy niż ten, który przedstawił, bo nie wszyscy chcieli pokazać twarze, to dziesiątki osób ze sfer akademickich. Ta inicjatywa, która się nazywa Polska Wielki Projekt, corocznie, w tym roku też jest taka konferencja wielka, wieloetapowa w Warszawie, ale także w innych miastach, w tym roku zacznie się w Poznaniu. To proszę Państwa, też jest bardzo znaczące środowisko ekspertów, specjalistów z różnych dziedzin, którzy są gotowi z nami współpracować, bo przecież to jest, nie ma co ukrywać, z naszej inicjatywy. Krótko mówiąc, my mamy w tej chwili sytuację pod wieloma względami dużo lepszą niż w 2005 roku, bo wtedy z tym zapleczem było dużo gorzej. I wtedy myśmy byli nastawieni na część władzy, bo myśleliśmy, że będziemy rządzili razem z Platformą Obywatelską. Dzisiaj jesteśmy nastawieni na całą władzę i mogę Państwu uczciwie powiedzieć, mamy dobrych specjalistów właściwie we wszystkich dziedzinach. Oczywiście w pewnych sprawach trwają spory, jedni mają taki pomysł, inni mają taki pomysł, ale generalnie rzecz biorąc dzisiaj jest tak, że ludzie o statusie naukowym albo też o statusie dobrych specjalistów bez cenzusu naukowego spotykałem się regularnie u wicemarszałka Kuchcińskiego. Także jest wiele innych zespołów, są właśnie te zespoły takie luźniej z nami związane. Będzie jak, proszę Państwa, pracować nad zmianami w naszym kraju. Pamiętajcie Państwo, że Polska jest tak źle rządzona, że ten system jest tak fatalny, tak bardzo niszczący, patologiczny, tak bardzo drogo kosztujący, jest tak olbrzymi podatek korupcyjny, że proszę Państwa, naprawdę oczyszczenie tego nam da taki oddech, że zobaczycie, jak Polska pójdzie szybko do przodu. Co zrobić, żeby polska ziemia rolna nie przeszła w obce ręce? Od 2016 roku będą mogli kupić ją wszyscy. Otóż ja już odpowiadałem na jednym z wczorajszych spotkań. Co robić, to robią inne państwa. Formalnie można kupić, a jest 150 przepisów, które powodują, że nie można. Co pan wie o działalności? Żeby było jasne, to robią Francuzi, robią inni, no Duńczycy to sobie w ogóle zastrzegli, że u nich nie wolno kupować ziemi. My też powinniśmy sobie zastrzec, przynajmniej na tych terenach, no ale nie zastrzegliśmy. Trzeba to, proszę Państwa, zrobić, ja to mówię wprost, to robią inni, tylko u nas mamy taką władzę, która jak usłyszy Unia Europejska, to od razu na klęczki. To jest najgorsza metoda, jaką można. Co pan wie o działalności różnych służb specjalnych w Polsce, przede wszystkim agenturze rosyjskiej? Jak pan ocenia, w jakim zakresie jest to zjawisko? Proszę Państwa, ja nawet sporo wiem, bo byłem premierem, ale to wszystko ściśle tajne. Proszę Państwa, ja już otrzymałem sygnał, że po prostu musimy powoli kończyć, ale tutaj mam jeszcze właściwie nie pytanie, ale przeczytam. Wszystkiego dobrego życzymy, zdrowia i szczęścia i błogosławieństwa przez ręce Maryi. Radio Maria. Niech miłość i pokój w sercu Twoim gości, niech nigdy nie brakuje ludzkiej życzliwości. Panie premierze, dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to jest moje czwarte spotkanie, począwszy od wczorajszego dnia. No i ósme czy dziewiąte w trakcie tego cyklu objazdu powiatów. Naprawdę, proszę Państwa, znając Polskę, jeżdżąc po Polsce od 20 paru lat, mogę powiedzieć, nastrój się zmienia. Zbliża się moment przełomu. Zwyciężymy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie prezesie. Ja wiem, że jeszcze gratuluję. Szanowny panie prezesie, w imieniu nas tu wszystkich zgromadzonych pragniemy podziękować panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu za wszystko, co wraz ze swoim bratem, świętej pamięci Lechem Kaczyńskim, naszym kochanym prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, zrobiliście dla naszej ojczyzny Polski i nas, Polaków. Dziękujemy. Szczególnie my, młodzi i najmłodsi Polacy, gorąco prosimy. Prowadź nas. Niech wiara, honor i ojczyzna znów nabiorą znaczenia i szacunku. Panie prezesie, my młodzi
i starsi chcemy żyć w harmonii z wyznawanymi wartościami. Chcemy, by media były polskie, a nie polskojęzyczne. Chcemy telewizji Trwam. Chcemy, by tutaj był nasz dom, nie na obczyźnie. Chcemy, by nie było wśród nas tylu dzieci eurosierot, które miesiącami nie widzą swoich rodziców. Nie chcemy oglądać naszych kolegów i koleżanek, które często do szkoły przychodzą głodne i smutne. Panie prezesie, my chcemy tu w Polsce się bawić, uczyć i pracować dla Polski. Dziękujemy i zapraszamy. No jeszcze raz wszystkiego najlepszego i do spotkania w lepszych czasach. Dziękujemy panu premierowi. Dziękujemy. Dziękujemy. Ja dziękuję, proszę państwa. Do spotkania w lepszych czasach. Dziękuję.